Lecimy do Santiago de Compostela. Lecimy, a mój brat musiał iść. A po co? Właściwie to ja nie wiem. Zobaczyć na tego się. Pogoda? 6 na 10. No i doszliśmy. Czego można stosować peszle? Tutaj mamy dwa rodzaje peszla. Kamienny i syntetyczny do ochrony XVII-wiecznej winorośli. Dzisiaj jesteśmy w fabryce Gerdy, a teraz idziemy do mieć żurawie. Jesteśmy w magazynie części zamiennych. Patrzy na nas 6 milionów euro w części. Tak naprawdę to nie wiemy dla kogo, ale mniej więcej wiemy. Możemy wam zdradzić, że będzie zamontowany na łodzi, luksusowej łodzi dajmy, jednego z założycieli Microsoftu, który będzie służył do, ten żuraw oczywiście, do załadunku różnych jego zabawek, jak miniaturowe łodzie podwodne, skutery, już nie miniaturowe, inne takie. Przyjechaliśmy teraz na powierzchnię, gdzie przyczepa Gerwy pracuje. Więc też jej konstrukcja różni się od typowych przyczep leśnych znanych z polskich lasów. A to dlatego, że tutaj w Hiszpanii popularnym drzewem jest też eukaliptus. Tak naprawdę jesteśmy na sośnie, ale to nie zmienia faktu, że ich przyczepy są dedykowane pod eukaliptus. Słuchajcie, przyczepa Gerwy wyposażona w wywrotkę. Tylne kłonice hydraulicznie otwierane i blokowane, a także napędy hydrauliczne, jak w rowerze. No i co? Bardzo popularnym rozwiązaniem tutaj w Hiszpanii jest montaż żurawia na ciągniku. W przeciwieństwie do nas, czy do Skandynawii, tutaj bardzo popularne są łapy już stabilizujące pracę tego żurawia. Nie używają stabilizacji przedniej osi, tylko właśnie łapy. Eukaliptus. Pamiętacie, jak mówiłem, że eukaliptus to bardzo ciężkie drzewo? Tak, pamiętamy. Nie wiadomo, w którym miejscu się to będzie. Tak, Darek będzie to montował. Na samym początku. Więc może to być w każdym momencie tego filmu, ale prawdopodobnie mówiłem to przed chwilą. Ale niemniej przypomnę wam, że eukaliptus to jest bardzo ciężkie drzewo i metr sześcienny tego drzewa waży ponad tonę. Mocne żurawie. Ten żurawie ma 10 metrów. Ma udźwig na 4 metrach około 5 ton. Na pełnym zasięgu udźwiga ton 8. To koparka kata 23 tonowa z zamontowaną głowicą Gerwy model 700. Fizyka pracy w Hiszpanii jest taka, że najpierw drzewa obalają za pomocą głowice nożowe. Dość duże głowice nożowe, które sobie radzą z drzewami o średnicy nawet tych 70 cm. Następnie, gdy już cały areał jest położony, przyjeżdża kolejna koparka z głowicą harwesterową. Zapytacie, gdzie tu jest ekonomia przy użyciu dwóch głowic do ścięcia jednego drzewa i manipulowanie jego, natomiast oni to już przećwiczyli i ten system z użyciem dwóch głowic pozwala na zwiększenie wydajności pracy o około 30%. Jak słyszycie, jest typowa hiszpańska pogoda, pada i kontynuujemy zwiedzanie fabryki, tym razem fabryki Forward. Forwarder hiszpańskiej produkcji marki Dingo z napędem mechanicznym, stąd ta prędkość 40 km na godzinę. Firma Dingo produkuje forwardery w modelach od 8 ton do 16. Używa żurawie w
mesery, a także gerby, fabryki, którą także gościliśmy. Sami robią bugi i osie napędowe. Forwarder może być w wersji 6 bądź 8 kołów. Silnik niemieckiej marki Deutz. Sprzęgło, skrzynia biegów. A czekajcie, silnik 250 koni mechaniczny. Mocny. No i pompa Bosch Rexroth 140 litrów przy 1000 obrotów. A co to jest? To pierwszy mi odpowie w komentarzu, ten otrzyma przyrzutę kompanii. Wolałbym nie. Nie wypowiada się w tym temacie. Nadal jesteśmy w Hiszpanii, w Asturii, nad Zatoką Baskijską. Widzimy krzątanie przydrożnych platanów. Najpierw zostały one pocięte, teraz są ładowane na forwardera Dingo, który bardzo dobrze sobie radzi w tych warunkach. Jest bardzo stabilny, pracuje szybko. Kolejny eukaliptus. Ten okaz ma 60 lat. Dla pierwszej osoby, która zgadnie, jaka jest średnica tutaj w pniu, otrzyma nasiona z koszulką kompanii. Tak jak jeździmy tutaj po okolicy, mniej więcej 200 km, to zdecydowana większość żurawi pochodzi z fabryki Deutz. Przyjrzyjcie się na takiego widoku na pewno u siebie na Mazurach, w Biszczadach, czy w innych rejonach Polski nie uświadczycie. Jesteśmy na plantacji eukaliptusa. Robi naprawdę niesamowite wrażenie. Jest to drzewo szybko rosnące. Ten las za mną ma jakieś 15 lat. Napędy robią wrażenie. Wiem, że pewnie by sobie w Biszczadach nie dały rady, ale... Jakie warunki pracy? Każda maszyna była w stanie sobie poradzić, tak? Ale Dingo tak. Była to bardzo ciekawa podróż, także ze względów edukacyjnych. Zobaczyliśmy, jak pracują tutaj w Hiszpanii, troszeczkę w inny sposób niż my w Polsce pracujemy. Zobaczyliśmy ciekawe rozwiązania jak forwarder z napędem mechanicznym czy żurawie przeładunkowe. Myślimy, że niektóre z tych rozwiązań mogłyby się sprawdzić w Polsce, a wy co o tym sądzicie?